witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, podkreślam, ta serdeczność wynika nie tylko dlatego, że jest to moja serdeczność naturalna, ale taka serdeczność liturgiczna, bo jak już wiemy, jesteśmy w miesiącu czerwcu, a czerwiec to miesiąc oczywiście serca, serce Jezusa, które zostało przebite z miłości do każdej i każdego z nas. Przypominam, że każdego dnia właśnie w takim miesiącu, który obecnie przeżywamy, odmawiamy litanię do Świętego Serca Pana Jezusa. Może być to nabożeństwo czerwcowe, tak zwane czerwcowe w kościele. Oczywiście, jak mówiłem też, nie są to takie nabożeństwa uroczyste, jak nabożeństwa majowe, ale są też to nabożeństwa, w których warto uczestniczyć i warto tak zanurzyć się w treść słowa serce. Właśnie to serce, które zostało przebite, jak powiedziała, z miłości do każdej i każdego z nas, to serce, które jest bohaterem litanii do Świętego Serca Pana Jezusa. Tam takie piękne komplementy pod adresem właśnie Serca Jezusowego. Zechciejmy właśnie, tak mówię obrazowo, komplementy, to są właśnie te prawdy powiedziane o sercu Jezusa, te prawdy, o których On mówił do nas i które udowodnił, zwłaszcza wtedy, gdy poszedł na krzyż, zwłaszcza wtedy, gdy pozwolił na to, żeby to Jego serce zostało przebite właśnie na tym krzyżu, jak podkreślam i mocno to bardzo podkreślam z miłości do każdej i każdego z nas. Może być to litania oczywiście w domu, grono rodzinne, może być to prywatnie odmówiona litania. W każdym razie weźmy książeczkę nabożeństwa, tak zwany modlitewnik, i tam są te właśnie różne litanie. Wśród tych litanie jest ta właśnie litania, o której Państwu mówię. Kochani, no właśnie miesiąc czerwiec to miesiąc, który zapowiada wspaniały czas wakacji, wspaniały czas lata. Hej, wakacje to rzecz miła, wyśmienita rzecz, już nauka się skończyła, książki poszły precz, ale jeszcze musimy poczekać troszeczkę. Znacie takie piosenki, Państwo czy taką piosenkę, ona zwłaszcza przez starszych była śpiewana, tak zwana piosenka o tytule Lato, Lato, Lato czeka, razem z latem czeka rzeka. No, czeka nas lato i wkrótce rozpoczniemy właśnie to lato, przynajmniej kalendarzowe, i zakończymy cudowną porę roku, której na imię kochani wiosna. Tak więc miesiąc czerwiec, miesiąc serca. Dzisiaj, jak wiemy, jest już kolejny dzień tego miesiąca. Jest to 9 dzień czerwca, jest to 10 niedziela zwykła. Warto zauważyć, że właśnie w tym tygodniu będziemy przeżywali w najbliższy czwartek bardzo ważną datę, a mianowicie 13 czerwca. Jak wiemy, jest to data fatimska. Jak wiemy, że właśnie Matka Najświętsza w Fatimie objawia się przez 6 miesięcy. Początek takiego objawienia to 13 maja, pierwszy miesiąc, potem oczywiście 13 czerwca, czyli właśnie ta data, którą będziemy przeżywali w najbliższy czwartek. Więc okazja do tego, żeby modlić się do Matki Fatimskiej, Matki Bożej Fatimskiej, która nas nie tylko zachęca, ale wręcz poleca nam, żebyśmy modlili się zwłaszcza na paciorkach różańca. No i uwaga, solenizanci i solenizantki, bo 13 dzień czerwca to wspomnienie świętego Daniego. Jak wiemy, jest to bardzo popularny święty, jest to bardzo też popularne imię. Kiedyś to imię było raczej pomijane, a dzisiaj zobaczmy, to imię jest bohaterem. Prawie co drugie dziecko chrzczone ma imię Antoni bądź też Antonina, bo jest to imię, które ma wymiar i damski, i męski, prawda? Są panowie Antki i są panie Antoniny. Także pozdrawiam bardzo serdecznie i panie Antoniny, i panów Antonich. Kochani, macie wspaniałego patrona, świętego Antoniego, który jest patronem od różnych rzeczy, od różnych spraw, a zwłaszcza tych spraw bardzo trudnych. Dlatego też dzisiaj okazja już pomodlić się do świętego Antoniego. Uczyńmy to w sposób taki mocny, z wielkim przekonaniem 13 czerwca i żeby prosić go o to, żeby on był z nami w tych sprawach trudnych. A proszę Państwa, tych spraw trudnych mamy na pewno bardzo, bardzo dużo. Nie zawsze jesteśmy w stanie rozwiązać własnym umysłem czy własnymi siłami. Potrzebna jest pomoc z góry. Jak święty Paweł powiada, bez Bożej pomocy nic nie pomoże, nawet wstawanie o północy. Ta Boża pomoc przejawia się w różnego rodzaju świętych. To właśnie Bóg daje nam tych świętych, żeby oni za nami wstawiali się, żeby z nami współpracowali, a żebyśmy my z nimi też współpracowali. Takim właśnie jednym z tych świętych to jest święty Antoni, którego już w najbliższy czwartek będziemy czcili i do którego będziemy, myślę, że z wielkim przekonaniem i z wielką radością także modlili się. Przypominam też, proszę Państwa, że jesteśmy w okresie zwykłym, czyli per annum, i właśnie w tym czasie, jak wiemy, Chrystus działa publicznie, naucza, spotyka się z ludźmi, to już nas poprzednia niedziela na ten temat nas informowała i dzisiaj też właśnie ciąg dalszy tego rodzaju informacji. Chrystus staje przed nami, staje przed ludźmi, tymi, których spotykał latem 2000 na Ziemi Świętej, staje przed nimi, żeby im mówić o Królestwie, żeby mówić o zbawieniu, żeby mówić im o
tym, jak to właśnie osiągnąć niebo, jak zdobyć to szczęście, które On wysłużył poprzez swoją śmierć, poprzez swoje cierpienie, poprzez swoje zmartwychwstanie, poprzez swoją obecność na ziemi, tutaj właśnie na ziemi lat temu 2000. Dzisiejsza niedziela, jak powiedziałem, jest to niedziela dziesiąta zwykła i gdy będziemy, przecież gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znowu zbierał się, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów, a uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, ma Belzebuba i mocą władzy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał do siebie i mówił im przy powieściach. Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeżeli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeżeli dom wewnętrzny jest skłócony, to taki dom też nie może się ostać. Jeżeli więc szatan powstał przeciwko sobie i jest ze sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu ograbić, jeżeli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Kochani, słyszeliśmy Chrystusa, który mówi na temat zbawienia, który naucza, a ci, którzy słuchali Go, zwłaszcza faryzeusze, zwłaszcza uczeni w piśmie, ludzie postępni, słuchając Go, chcieli Go powstrzymać i mówili, że odszedł od zmysłów, a więc, że zwariował, prawda, zarzut. Bardzo poważne jest to, bardzo takich zarzutów spotykamy w Piśmie Świętym Ewangelii bardzo wiele. Mówiono o Chrystusie, że ma Belzebuba, prawda, że szatan go opętał. No, ale Chrystus oczywiście udowadniał swoim życiem, swoim zachowaniem, zwłaszcza cudami, że oni nie mają racji, że On ma rację. Kochani, módlmy się o to, żebyśmy spotykając Chrystusa właśnie w tym kontekście okresu zwykłego, żebyśmy Go spotykali z radością, żebyśmy lgnęli do Niego i żebyśmy lgnęli także do Jego serca, bo to Jego serce jest po to, żeby uczyć nas miłości. To serce jest po to, żeby udowodnić nam, że On nas najbardziej kocha i że Jemu na nas najbardziej zależy. To niech nas przekona. I o to módlmy się, żebyśmy byli ludźmi, którzy patrzą na Chrystusa, którzy patrzą na Jego serce i którzy modlą się do tego serca, żeby ono było sercem kochającym, sercem zbawiającym i sercem nadającym sens naszemu życiu i życiu doczesnemu i życiu wiecznemu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego lepszego na nowy, kolejny, rozpoczynający się tydzień miesiąca czerwca, miesiąca serca. Zostańcie z Bogiem.